Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w piątek 23 lutego 2024 roku i zapraszam na relację ze strajku w Parczewie. Zatrzymam się na stopie, a nie muszę. Ja w poprzek chcę stanąć. Dzień dobry. Ja chcę w poprzek tak stanąć. Gdzie? W poprzek tak chcę stanąć. A już pan chce stanąć? Tak. Gdzie? Tutaj, tak na środku, tak. Dobra. No to? Ja wiem, wiem. Jedna nitka musi dostać na niedowolu. Ja sobie to do końca nie pozachowałem. Weźcie. Tak jak stoję, jest dobrze według pana? No on minie, tu okej, niech on tak dobrze stoi, nie? W porządku. Niech tak sobie stoi. Dobra. No i tak, jak widzicie, nie jest tak, że chcemy blokować karetki, bo to nie w tym jest rzecz. Korytarz życia musi być. To jest sprawa najważniejsza. No i staramy się właśnie robić tak, żeby protestować, żeby zwrócić na siebie uwagę. Dlaczego w ogóle blokujemy drogi, a nie na przykład protest w innym wydaniu. Blokujemy drogi, ponieważ to zwraca na siebie uwagę. Ja teraz przyjechałem kombajnem też właśnie po to, żeby jeszcze większą uwagę na siebie zwrócić, na ten cały protest. No ciągniki już były, teraz jest kombajn, nie? Tak. Chciałbym wszystkim wyjaśnić teraz, o co nam chodzi. Do tych, którzy jeszcze nie wiedzą, o co chodzi rolnikom i dlaczego strajkujemy, no to postaram się to wyjaśnić. Na wstępie chciałbym przeprosić za utrudnienia, które powodują nasze strajki. Nie mamy zamiaru utrudniać ludziom życia. Blokujemy drogi, blokujemy granice. Jest to taka forma protestu, ponieważ ona jest widoczna. Przytoczę teraz tutaj słowa pana Wojciecha Cejrowskiego, który moim zdaniem dobrze to opisał. Na przykład, jeżeli śmieciarze by strajkowali, no to by urosły góry śmieci, byśmy to zauważyli zaraz, tak? Jeżeli w elektrowni by zaczęli strajkować, odcięliby prąd, no to od razu byśmy to zobaczyli, tak? Ale jeżeli rolnik nie wydoiłby krowy, to on by sobie zrobił szkodę, a na półkach w sklepach dalej byłoby mleko. Więc ludzie by tego nie zauważyli. Jeżeli ja bym nawozu nie posiał, jeżeli bym nie opryskał w ramach strajku, to nikt by tego nie zauważył, prawda? Więc wychodzimy na ulicę, pokazujemy, że jest problem i nas widać, tak? Za co jeszcze raz przepraszam i proszę o wyrozumiałość społeczeństwa, ale widzę, że dużo ludzi popiera nas, a ci, którzy uważają, że źle robimy, no proszę o wyrozumiałość. Naprawdę to nic się wielkiego nie stanie, jeżeli poblokujemy trochę drogi. Karetki są przepuszczane, jak było widać. Dlaczego strajkujemy dopiero teraz, a nie wcześniej? Punktem zapalnym było wprowadzenie Zielonego Ładu. No i miarka się przebrała, na zachodzie rolnicy zaczęli strajkować, no i po prostu poszło to lawinowo, tak? Na czym w ogóle polega Zielony Ład i kogo on dotyczy? No, dotyczy nas wszystkich, nie tylko rolników. Proszę sobie poczytać, co chcą wprowadzić. To tak w skrócie powiem, na czym polega Zielony Ład u nas w tej chwili. W tej chwili mielibyśmy ugorować 4% swojej ziemi, swojej uprawianej ziemi. Zdaje się, że to jest niewiele, ale to jest tak, dodatkowe zamieszanie i w tej chwili jest to 4%, a później byłoby znacznie więcej.
prowadzenie w ogóle polityki klimatycznej, proszę sobie wygooglować, bo tu naprawdę to jest szeroki temat. Niedługo będziemy jeść robaki, nie będziemy mogli jeździć samochodami spalinowymi. Będziemy musieli kupować elektryki, które wcale nie są takie ekologiczne, jak się już okazuje. No ale bogaci ludzie będą mogli wszystko. Tak w skrócie. Także dotyczy to nie tylko rolników, dotyczy to wszystkich. Ponieważ Zielony Ład zakłada neutralność klimatyczną i zero zanieczyszczeń. Rozumiecie to? To jest po prostu nierealne. To jest nierealne. I jeszcze dodatkowo zarzyna nam to gospodarkę. Właśnie tak. I dlatego wychodzimy na ulicę. Kolejną sprawą jest import żywności z Ukrainy, która jest gorszej jakości, ponieważ tam nie stosuje się takich norm jak u nas. Pestycydy niektóre, które już dawno są wycofane u nas, tam mogą być stosowane i nie ma tam takiej kontroli jak u nas. A poza tym są tańsze i przez to, że są tańsze, my nie możemy z nimi konkurować i to nas zabija, zarzyna nas to żywcem i my już to widzimy i będzie jeszcze gorzej i to będzie gorzej dla wszystkich, jeśli pozwolimy na to, bo w tej chwili jeżeli mamy produkcję żywności w Polsce, to jesteśmy bezpieczni, jesteśmy niezależni, ale jeżeli będziemy zależni od innych państw, to nie daj Boże, będzie jakiś konflikt, czy cokolwiek, to po prostu zostaniemy bez jedzenia, nie przywiozą nam jedzenia i koniec. A poza tym, jeżeli nawet nie byłoby żadnego konfliktu, to musielibyśmy płacić każdą cenę za to, co oni nam powiedzą. Nie będzie konkurencji, więc cena będzie narzucona z góry, tak? Po prostu. Teraz będą nam wciskać to wszystko taniej, a później oni sobie podyktują taką cenę, że to, że oni nas wykosili tanią żywnością, później oni sobie to odbiją. Oni sobie to odbiją na 100%. Tylko nie będzie to za rok, za dwa, tylko powiedzmy trochę dłużej to potrwa, ale tak się stanie. I my już to widzimy, my już to wiemy i nie godzimy się na to. Nie godzimy się na to, bo my chcemy pracować, my chcemy to robić i chcemy zarabiać pieniądze. A jeżeli kogoś rażą maszyny z dotacji unijnych, to ja tak w skrócie powiem, że te wszystkie sprzęty, zanim wprowadzono dotacje, były tańsze. I później one podrożały o wysokość dotacji, ale zaczęły dalej drożeć i teraz jest tak, że mimo, że mamy dotacje, to te sprzęty wychodzą jeszcze drożej niż wtedy, co nie byłoby dotacji. Także to jest po prostu mydlenie oczu ludziom niezwiązanym z rolnictwem, którzy nie mają pojęcia o tym, tylko widzą dopłaty i sprzęty, które dużo kosztują. A u nas jest tak, że w tej chwili wypłata jest na koniec roku i ona jest tak niepewna, że ja dzisiaj pracuję, a nie wiem, co ja zarobię, czy coś zarobię, czy będę musiał dołożyć. Czy ktoś chciałby z was dokładać do interesu? Chciałby ktoś chodzić do pracy i na koniec miesiąca szef przychodzi i mówi: no jeszcze jesteś mi winien 500 zł za ten miesiąc. No ale jak to 500 zł? Przecież ja powinienem 4000 zarobić, a nie 500 dołożyć. No tak wychodzi, że 500 zł. Czy wyszedłbyś wtedy na ulicę i powiedział: sorry, ale to jest niesprawiedliwe, nie? Dlaczego ja mam dopłacić 500 zł? To rolnictwo często tak wygląda, że faktycznie my musimy często dokładać. Powinno być to wszystko stabilne, a jest jakoś tak niestabilne, tak? A zrobiło się bardziej niestabilnie po tym, jak zaczęto importować to zboże z Ukrainy. Wtedy się zdestabilizował rynek zbożowy. Totalnie się rozregulował. Cena jest nieadekwatna do kosztów. Absolutnie nie jest adekwatna. Oczywiście za import ten odpowiadają polskie firmy. Tak, dokładnie tak. Polskie firmy odpowiadają za ten import, ponieważ to one kupują na Ukrainie tańsze towary i chcą robić biznes, sprzedając tutaj drożej. A założenie było takie, że te towary mają przejechać przez granicę, powiedzmy na statek i ze statku do Afryki, tak? Powinno popłynąć. Tak jak to się odbywało wcześniej przed wojną, gdzie Ukraina wysyłała zboże przez Morze Czarne do Afryki. Tylko
polscy biznesmeni wpadli na genialny pomysł, że będą sobie sprowadzać z Ukrainy tańsze zboże i będą sobie zarabiać, a nas będą zażynać niską ceną. Dzień dobry Państwu, Wileski Paweł, organizator protestu tutaj w Parczewie. Zebraliśmy się, aby zaprotestować przeciwko Zielonemu Ładowi. Stoimy tutaj aż do skutku, aż rząd nas wysłucha i zakaże całkowitego sprowadzenia zboża z Ukrainy. Chciałbym powiedzieć jeszcze o tym, że to nie jest zboże, które jedzie z Ukrainy, to jedzie syf, który później myjemy, jedzą tego nasze dzieci i później są raki i wszelakie choroby. Dziękuję. Jakie drogi są dzisiaj blokowane w Parczewie? Dzisiaj drogi są blokowane ulica 11 listopada, Aleje Tysiąclecia, ulica Piwonia i Lubartowska. Dzień dobry. Proszę Państwa, dziękujemy, ale nie przyjmujemy. Z jakiej firmy to jest? Nie przyjmujemy. Bardzo w imieniu protestujących. Nie przyjmujemy. Dziękujemy bardzo. Ale ja nie widzę powodu, dlaczego ja to nie. Tak jest. My mamy swoje powody. Powiem, że to jest Marian, bo to jest kolega. I jeszcze raz mówimy, dziękujemy bardzo. Marian, jak sobie jest jeden. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękujemy. Dziękujemy. Pozdrawiamy. Dziękujemy, pozdrawiamy. Zapraszamy na kiełbaski. A tutaj mieliśmy taką sytuację, że nie przyjęliśmy pizzy od lokalnego przedsiębiorcy, który znajduje się na liście tych firm, które sprowadzały zboże z Ukrainy. To jest chyba zrozumiałe, dlaczego nie przyjęliśmy tej pizzy. Pewnie była bardzo smaczna. No ale cóż. Ale kiełbasy nie... Może post, może coś, wiesz, proszę. Na wojnie nie ma postu. Proszę. Dziękuję. Tutaj proszę. Dziękuję. Czy pan sobie weźmie sam, czy pan... Tak, tak, ja sobie wezmę. O, dziękuję bardzo. Halo, halo, Bigos! Panowie, Bigos! Zapraszamy na Bigos! Proszę po prądze, ja nie mam problemu. Tutaj chleb. Cicho! Cicho! O Boże. Brzmi znajomo. Okay. No to dlatego krzyczę.